Cześć wszystkim! Witam zza kierownicy najnowszej Hondy HR-V. I witam ponownie zza kierownicy tego modelu, ponieważ jego test już na moim kanale jest. Zrobiłem go jakiś czas temu. Tym razem dostałem go do testu w najwyższej wersji wyposażeniowej. O tym sobie troszkę dzisiaj opowiemy w dalszej części filmu, bo z HR-V mamy taką sytuację, że dostać ją na przykład w innej wersji silnikowej czy z inną skrzynią się nie da, ponieważ to jest tak naprawdę tylko jedna jednostka, jedna skrzynia. Ja na szybko przypomnę oczywiście takie podstawowe rzeczy, bo być może ktoś nie oglądał poprzedniego filmu, więc żeby miał to wszystko tutaj, ale też cieszę się, bo często fajnie jest dostać taki sam samochód po jakimś czasie, żeby się albo utwierdzić w swoim zdaniu, jakie się miało na jego temat, albo takie zdanie może zmienić. Także jeśli jesteście ciekawi, co wyszło z mojego drugiego spotkania z HR-V, serdecznie zapraszam. I od razu dodam, że zrobimy sobie dzisiaj takie coś, czego troszkę zabrakło mi przy poprzednim teście. Mianowicie wyskoczymy sobie za chwilę na autostradę, żeby zobaczyć, jak ten samochód sprawuje się na takiej szybszej drodze. Głównie sprawdzimy oczywiście wyciszenie i spalanie, bo to są dwie najważniejsze rzeczy w trasie, no i dwie rzeczy, które będę mógł sprawdzić, no bo nie pojedziemy 1000 km, aby sprawdzić na przykład wygodę foteli. Ale tak jak mówię, zabrakło mi tego troszkę przy poprzednim teście, więc sprawdźmy to dzisiaj razem. Dobra, mamy 110, zaraz sobie do tego przejdziemy, ale na początek taka garść informacji, aby dla tych osób, które oglądały poprzedni test, troszkę HR-V przypomnieć, a jeśli ktoś nie oglądał, to żeby wiedział, z czym to się je. Przede wszystkim, tak jak zacząłem, jedna wersja silnikowa to jest 1.5 plus oczywiście silnik elektryczny, łączna moc takiego układu napędowego pełnej hybrydy, bo to jest oczywiście pełna hybryda, to 131 koni mechanicznych, a do 100 km na godzinę rozpędzimy się w 10,7 sekundy. Skrzynia jest oczywiście tylko jedna, to jest bezstopniowa automatyczna przekładnia eCVT. W wielkim skrócie ta skrzynia w porównaniu do na przykład skrzyń od Toyoty ma taką zaletę, że posiada symulację zmiany biegów. Wpływa to oczywiście na to, że jazda jest nieporównywalnie przyjemniejsza. Będzie oczywiście wycie, jeśli będziemy się rozpędzać, to macie przykład. Wciskam gaz do dechy, silnik wyje, no to jest normalne, póki go nie odpuszczę, będzie wył, ale w przypadku zwykłej skrzyni automatycznej też, wchodząc na wysokie obroty, byłoby głośniej, przy czym taka normalna jazda w mieście będzie kończyła się tym, że na pewno mnie jeździ się nieporównywalnie przyjemniej niż na przykład CHR-ką, którą jeździłem przez chyba 2 lata, więc tutaj bardzo duży plus dla Hondy. Mamy oczywiście tryb B, czyli tryb rekuperacji, ale co jeszcze ważniejsze i całe szczęście mamy auto hold, bo to niestety nie jest jeszcze dzisiaj w 100% powszechne we wszystkich samochodach, więc auto hold do miasta na szczęście super sprawa i na szczęście jest. Są też tryby jazdy, ale o nich jakoś za bardzo wypowiadać się chyba nie ma sensu. W każdym razie skrzynia jak na CVT naprawdę spoko. No i ostatnia rzecz, że tak powiem z takich papierowych, katalogowych i Wasze główne zadanie, jeśli zdecydujecie się na HR-V, czyli wybór wersji wyposażeniowej. Mamy tutaj wersję Elegance, to jest wersja podstawowa, mamy Advance, którą testowałem poprzednio i Advance Style, czyli taką, którą jadę dzisiaj. Rzućmy zatem sobie szybko okiem, czym te wersje od siebie się przede wszystkim różnią. Jak widzicie w podstawowej wersji Elegance brak będzie systemów monitorowania martwego pola i ostrzegania o pojeździe zbliżającym się podczas cofania. Pierwsza wersja posiadała będzie czarną materiałową tapicerkę, gdzie od wersji drugiej mamy już tapicerkę łączoną, będzie to czarny materiał lub skóra syntetyczna czarna, a w wersji Advanced Style jasno-szara. Chyba ważniejszą rzeczą, która odróżnia od siebie podstawową wersję od dwóch kolejnych jest klimatyzacja. W podstawie tylko automatyczna, a od drugiej wersji już automatyczna dwustrefowa. Jeśli chcielibyście automatycznie opuszczane lusterka podczas cofania, również musicie celować przynajmniej w Advance. Podobnie w przypadku otwieranej elektrycznie klapy bagażnika, ta zaczyna się od drugiej wersji. Dla miłośników lepszego nagłośnienia, gdzie mamy już 8 głośników, zostaje najwyższa wersja Advanced Style. Tak samo, jeśli chcielibyście ładowarkę bezprzewodową, zostaje najwyższa wersja. I właśnie tę najwyższą wersję odróżnicie bardzo łatwo przez kratkę wlotu powietrza w kolorze nadwozia i taką trzykolorową ozdobę, którą mamy z przodu, a jeszcze łatwiej rozróżnicie ją po prostu po relingach dachowych. Te znajdziemy tylko w najwyższej wersji wyposażeniowej. Z daleka łatwo rozpoznać też, że Advance Style będzie miało dwukolorowe nadwozie. Jest to zarezerwowane tylko dla najwyższej wersji, podobnie jak aktywne doświetlanie zakrętów LED i przyciemnione tylne światła LED. No i dobra, mamy już pojęcie o tym samochodzie. Ostatnie takie rzeczy z wnętrza, to przypomnę Wam o tym, że możecie być lekko zawiedzeni pojemnością bagażnika, bo to jest tylko 335 litrów. Ale od razu zaznaczę, to może być gwiazdka, przy czym byłaby to ogromna gwiazdka, czyli system Magic Seats na tylnej kanapie. Jeśli jeszcze tego nie wiedzieliście, to rzućcie okiem, co można tutaj zrobić, jak można zaaranżować przestrzeń. Oparcie można zarówno oczywiście podzielić i położyć z jednej i z drugiej strony, ale przede wszystkim nawet siedząc na tej kanapie macie miejsce pod nią, więc już możecie sobie coś tam schować, ale możemy również siedzisko podnieść do góry, jedno i drugie, a wtedy tym samochodem można się tak naprawdę przeprowadzać, albo na przykład mój fotograf może sobie wejść do środka i nie wiem w sumie po co, ale tam stać pochylony. Spróbujcie zrobić coś takiego w swoim samochodzie. Polecam. No i też główna rzecz, zobaczcie ile tutaj jest miejsca na nogi. To jest po prostu potęga. Siedzę sam za sobą i naprawdę można tutaj stołek postawić. To jest niewiarygodne, na mnie robi to cały czas ogromne wrażenie. Szczególnie, że wsiadł też kolega, który ma 190 cm wzrostu, wsiadł sam za sobą i rzadko się zdarza, żeby on w jakimś samochodzie miał miejsce w ogóle, a tutaj nie dość tego, że ma miejsce, to ma go jeszcze całkiem sporo. A przypomnę, że to nie jest żaden wielki samochód, to nie jest żaden wielki SUV, to jest crossover. I pod tym względem ja nie znam drugiego takiego samochodu w tej klasie, który oferowałby coś takiego. Także jeśli szukacie przestrzeni, to nie zraźcie się tą niedużą pojemnością bagażnika na papierze. No właśnie na papierze, bo ja mam wrażenie, że ona tak naprawdę jest troszeczkę większa, ale nie zraźcie się tym, bo ten samochód oferuje naprawdę bardzo dużo miejsca w środku. Dobra, za chwilę przejdziemy do tego, jak tym samochodem będzie mi się jechało po autostradzie, ale wspomnę jeszcze o jeździe w mieście, bo ten kolejny tydzień z HRV znowu zakończył się tym, że ja jeżdżąc po mieście, po zakorkowanym mieście, jeżdżąc do firmy, z firmy i tak dalej, spalałem około 4 litrów. 4,5 powiedzmy, nie starając się robić jakichś super wyników, jeżdżąc na rekuperacji i tak dalej. Wsiadałem, jechałem normalnie. 4,5 litra to jest coś fantastycznego. Ale dobra, wjeżdżamy właśnie na autostradę. Zaraz przyspieszymy sobie do 120, potem do 140 i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Chociaż ja już w tej chwili jadąc 110 widzę, że z wyciszeniem raczej szału nie będzie. To sprawdzałem poprzednim razem. No i chyba się potwierdzi, że HR-V to jest samochód do miasta, jeśli mielibyśmy patrzeć na niego poprzez pryzmat jego wyciszenia. Bo muszę też dodać jedną rzecz. Powiedziałem to też poprzednim razem. Tutaj nastąpił tak ogromny przeskok jakościowy, oczywiście w dobrą stronę. Ja nawet porównałem przez chwilę ten samochód do Mazdy, która dla mnie jest pewnym wzorcem w tej klasie. Wzorcem w klasie nie premium. Mówię o wykonaniu, o materiałach, o spasowaniu. Że mógłbym się spodziewać, że tak samo będzie pod kątem wyciszenia. Dobra, mamy 120 i na pewno pierwsza rzecz jest taka, że jest tutaj dość głośno. Zerujemy sobie spalanie. Wiem, że to może nie będzie takie bardzo miarodajne, bo powinienem przejechać ze 100 km, ale zobaczymy, jakie będzie wskazanie komputera. Zobaczymy, co on nam pokaże. Zanim się odniosę i powiem, co on pokazuje, to przejedźmy jeszcze oczywiście kilka kilometrów, żeby to spalanie, że tak powiem, się ustabilizowało. A ja w tym czasie powiem troszeczkę o wyglądzie, bo dziś nagrywając ten samochód, robimy to najczęściej tak, że jedziemy w dwa samochody, ja jadę drugim, kolega jedzie tym testowanym, więc ja mogę sobie na niego popatrzeć z zewnątrz, z przodu, z tyłu, z pozycji innego samochodu i też nagrywając go. I muszę powiedzieć, że tak jak na pewno wiele osób ma bardzo różne zdanie na temat stylistyki, w kierunku której podąża Honda, to ten samochód, i to zaznaczę po raz kolejny, że ja nie lubię crossoverów, nie podobają mi się, nie lubię za bardzo nimi jeździć, to nowa HR-V naprawdę mi się podoba. Bardziej z przodu może niż z tyłu, ale uważam, że to jest całkiem atrakcyjny wizualnie samochód. Jedyna rzecz, do której mogę się przyczepić, może trochę dziwna, głupia i nieistotna, to tylne kierunkowskazy, bo tak jak przednie są pływające, wyglądają super, naprawdę bardzo mi się to podoba, to z tyłu takie malutkie światełko, mogłoby to być zrobione inaczej. Ale dobra, przejechaliśmy już troszkę, rzućcie okiem na spalanie, jest to 6,1. Myślę, że jak na 120 km na godzinę to jest całkiem dobry wynik. Zobaczmy sobie natomiast, co będzie przy 140. Chociaż może zaraz, bo jak zwykle trasa na Łódź czy na Poznań, standard. Szybkie pytanie. Jak bardzo to lubicie? Na autostradzie, tir na lewym pasie, mega. Też zaznaczę, żebyście tego spalania nie brali jakoś tak nie wiadomo jak, bo tak jak powiedziałem, powinienem pokonać o wiele większy dystans. To jest takie poglądowe rzucenie okiem na to, co po prostu, co w ogóle się dzieje. Bardziej chciałbym też sprawdzić wyciszenie, co zaraz zrobimy przy 140, jak się może uda. Ale skoro przy 120 było dość głośno, to no lepiej nie będzie. Ale sprawdźmy. Jestem też ciekawy, na ile to się nagrywa, na ile to zbierze mikrofon, aby można było porównać na przykład z innymi filmami, ale zobaczymy. Dobra, mamy 140 i powiem szczerze, że myślałem, że będzie gorzej. Albo inaczej, jak jechałem 120, to myślałem, że jak rozpędzę się do 140, to będzie gorzej. Nie ma tragedii, ale zdecydowanie już ze 100% pewnością mogę powiedzieć, że to jest samochód średnio wyciszony. Nie będzie to na pewno król autostrad i zdecydowanie jest to samochód pod tym kątem do miasta. I też, żeby było jasne, nie róbmy tutaj jakiejś tragedii, jakbyśmy jechali, nie wiem, dużym Fiatem, bo też nie o to chodzi, nie zrozumcie mnie źle, ale porównuję do samochodów nowych w tej klasie i wielu konkurentów umie to robić lepiej, a nawet zdecydowanie lepiej. Ale dobra, to był pierwszy aspekt, a mieliśmy sprawdzić jeszcze drugi, czyli spalanie. Chociaż przejedźmy sobie jeszcze kawałeczek, bo jak widzę, ono jeszcze rośnie, więc żebyśmy mieli chociaż w miarę miarodajny wynik, to pokonajmy jeszcze kilka kilometrów i zobaczymy, co pokaże komputer. Ja je sobie oczywiście zerowałem, teraz przy 140, no i będziemy mieli jakąś wiedzę. A i to, co jeszcze może rzucić się w oczy, to to, że bak nie jest za duży. No niestety jak to w hybrydach, bo to jest tylko 40 litrów i o ile w mieście to raczej nie będzie przeszkadzało, a wręcz w ogóle nie będzie przeszkadzało, to w trasie już możemy na to zwrócić uwagę. Ale możemy też zwrócić uwagę na fotele, które wydają się być bardzo wygodne. Ja bardzo chciałbym tym samochodem pojechać kiedyś dalej, aby się o tym przekonać, bo wydaje mi się, że pod tym względem jest dobrze i na pewno dobrze jest też pod względem ergonomii odnośnie układu rąk, bo moja lewa ręka i prawa ręka leżą mniej więcej na tym samym poziomie, więc jest to bardzo dobrze zrobione. Ja często zwracam uwagę na to, abyście też spojrzeli, jeśli będziecie jeździli w trasę, czy podłokietnik i ręka oparta na drzwiach są mniej więcej na tym samym poziomie. Sprawdzałem, kasowałem kilka razy i myślę, że mogę powiedzieć, że spalanie będzie się wahało w okolicy 8-8,5 litra, także czegoś takiego musicie się na trasie spodziewać. No dobra, zaraz zjeżdżamy z autostrady, więc też pora będzie kończyć i przypomnę, jadę najwyższą wersją Advance Style. Jeśli zastanawiacie się, ile taka wersja i ile takie cacko kosztuje, to przypomnę, że jest to dzisiaj kwota 159 500 zł. Kwota oczywiście zacna, ale jak to zawsze przy okazji każdego w zasadzie testu podkreślam, każdy samochód jest dzisiaj drogi. Podobnie jest z HR-V-ką, ale już w odniesieniu do rywali ta cena już tragiczna się nie wydaje. Wiemy, że dzisiaj raczej szuka się tego, żeby w ogóle móc kupić jakiś samochód i nie czekać na niego 2 lata, a cena staje się troszkę takim drugim składnikiem odnośnie decyzji zakupowej, więc tak to dziś wygląda. Dajcie znać, co Wy sądzicie o HR-V-ce i szczególnie zwracam się do właścicieli takiego samochodu, którzy już go mają i którzy pojeździli już na trasie. To wypowiedzcie się, czy moje wrażenia są trafne, czyli że jest tu dość głośno i spalanie na autostradzie będzie wahało się w okolicy 8 litrów, a może nawet troszkę więcej. Bo takie opinie od właścicieli, którzy mają okazję jeździć, nie wiem, 3 miesiące już takim autem, są na pewno celniejsze niż moje, więc chciałbym wiedzieć, czy powiedziałem tutaj prawdę, czy może się troszkę z nią rozminąłem, ale wydaje mi się, że nasze zdanie powinno być podobne. Dzięki za dzisiaj i przypomnę standardowo o subskrypcji dla tych osób, które jeszcze tego nie zrobiły. Kliknijcie też ten słynny dzwoneczek, aby YouTube przypomniał Wam, że na mój kanał wjechał kolejny film. I co? Do zobaczenia kolejnym razem. Trzymajcie się. Cześć!